Kampania wyborcza ruszyła. Wszystkie ugrupowania próbują przekonać do siebie wyborców. Czasu pozostało niewiele. Kandydaci lewicy do Sejmu i Senatu odwiedzili już Toruń i Grudziądz. Przyszedł czas na Włocławek. W naszym mieście przedstawili swoją propozycję na 4-letnią kadencję. Według lewicy jednym z największych problemów jest służba zdrowia. Wielu ludzi odchodzi z aptek dlatego, że nie stać ich na wykupienie recept przepisanych przez lekarzy. Mamy z tym do czynienia niepokojąco często i dlatego postulujemy, żeby każdy lek refundowany, lek wypisywany na receptę, nie kosztował obywatela więcej niż 5 zł. Tak samo jak warto zatroszczyć się o stan i kondycję służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w tej służbie zdrowia pracują. I lekarzy, i ratowników medycznych, i pielęgniarzy, i pielęgniarek. Czwartą pozycję na liście kandydatów lewicy zajmuje włocławski radny Piotr Kowal. Proponuje on przede wszystkim wsparcie dla młodych Polaków i budowę kilku milionów mieszkań. Szczególnie we Włocławku wiemy, jak ważna jest odpowiedzialna polityka mieszkaniowa. Włocławski Sojusz Lewicy Demokratycznej już od lat o tym mówi, proponuje rozwiązania, a teraz również wziął odpowiedzialność i realizuje. Chcemy, aby w latach 2021-2031 powstały 2 miliony mieszkań, 2 miliony mieszkań, które będą dostępne dla Polaków we właściwym, odpowiedzialnym finansowaniu. To znaczy, żeby to nie były ceny takie, jak dzisiaj mamy na rynku prywatnym, rynku lokalowym, gdzie we Włocławku. Ceny zaczynają się od 4000 za metr za mieszkanie w stanie deweloperskim. Wybory do parlamentu odbędą się 13 października.